powiem jeszcze raz, bo wiem, że czasami mi przycina nagranie. Witajcie serdecznie. Dzisiaj będzie zeznanie, początek zeznania siostry John'ego, Christy. I tu też przesłuchiwał ją będzie główny adwokat John'ego. To jest jego Instagram. Ten pan nazywa się Benjamin Chu. Ten pan ma swoją firmę prawniczą. O właśnie, tu jest jego zdjęcie. On właśnie siedzi przy John'em zawsze. Zaraz przy John'em na każdej rozprawie. I co? Tu jest jeszcze oczywiście, dodał taki fajny post, bo Kamila po tym procesie awansowała i została jego partnerką. Wiecie co, założyłam adblocka wcześniej i cały czas mi tu z boku wyskakuje, żeby zapłacić teraz. Także, no trudno. Także tu jeszcze tak właśnie fajnie Kamilę zaznaczył, że awansowała. Także to jest ten pan i ten pan będzie przesłuchiwał Christy, siostrę John'ego. Tu zobaczcie, też właśnie zaczęłam oglądać Wstręt, film Romana Polańskiego, ale przejdźmy do zeznań. I to jest pierwszy świadek, pierwszy w ogóle świadek w tym procesie. To jest właśnie siostra John'ego, Christy. I powiem tak, jest to bardzo, bardzo inteligentne, żeby bardzo logicznie, logistycznie dobrze zaplanowane, żeby właśnie to siostra John'ego zeznawała jako pierwsza. Przede wszystkim, że jest taka zasada pierwszeństwa psychologii, że zapamiętuje się najbardziej to, co było pierwsze i ostatnie. A ta siostra John'ego, akurat ta, jest bardzo ważnym świadkiem, dlatego że po pierwsze moim zdaniem była najbliżej John'ego, była od zawsze jego najlepszą przyjaciółką, osobą, która była mu najbliższa. A po drugie, bynajmniej ja mam takie odczucia, takie wrażenie, nie wiem jak wy będziecie mieć, jestem ciekawa, to moim zdaniem też siostra John'ego ma coś takiego w sobie, co John'y, że wzbudza taką bardzo dużą sympatię, taką osobą ciepłą jest i same pozytywne emocje moim zdaniem wzbudza. No tutaj jest początek sam, także wszyscy czekają też na ławę przysięgłych. Właśnie tutaj po prawej stronie John'ego jest właśnie pan Benjamin, główny adwokat, po lewej jak widzimy Kamila. Także wszyscy właśnie patrzą, czekają, bo tam właśnie po tej mojej prawej, a ich lewej wejdzie ława przysięgłych. I wszyscy wstaną. Tak, i o właśnie, teraz wszyscy wstają. Ława przysięgłych wchodzi. I fajnie, bo pokażą panią sędzię za chwilkę. Właśnie to jest tak, że strona oskarżycielska ma prawo pierwszego świadka powołać w procesie. Także pani sędzia za chwilkę właśnie zapyta tej stronę John'ego, jaki jest wasz pierwszy świadek. I taka ciekawostka. O właśnie, panie i panowie, pierwszy świadek, Christine Dębowski. Dobrze, Christine Dębowski. Czy ona jest na zewnątrz? Tak, okaże się, że tutaj siostra John'ego była na zewnątrz, także tutaj za chwilkę Kamila poszła po siostrę John'ego. No i właśnie taka ciekawostka, bo siostra John'ego ma polskie nazwisko, czyli mąż jest Polakiem. Tak, właśnie. Tak, i pierwsze co, to tutaj, tu z boku. Tak, z boku siostra John'ego stoi i przysięga mówić prawdę i tylko prawdę. Tak, i właśnie, bo kiwnęła głową i sędzia ją pouczyła, że musi to słownie przytaknąć, że będzie mówiła prawdę. Także słownie siostra John'ego potwierdziła.
Dzień dobry, Pani Dąbrowski. Proszę, powiedz swoje pełne imię i nazwisko. Pani Dąbrowski, jakiego rodzaju relację, jeśli jakąkolwiek, masz z panem Deppem? Jest moim młodszym bratem. O ile starsza jesteś od John'ego? 2,5 roku. Pani Dąbrowski, chciałbym ci zadać kilka pytań o twoje i John'ego dzieciństwo. Gdzie wszyscy dorastaliście? Urodziliśmy się w Kentucky i przenieśliśmy się na Florydę, gdy byliśmy mali. Kto mieszkał w domu razem z tobą i Johnem? Nasza mama, nasz tata, mieliśmy starszego brata i starszą siostrę, Johnny i ja. Kto był najmłodszym dzieckiem w rodzinie? Johnny. Czy możesz, proszę, powiedzieć ławie przysięgłych, jaka była twoja relacja z Johnem, kiedy dorastaliście? Johnny i ja byliśmy bardzo blisko. Mając starszą siostrę i starszego brata, my byliśmy tymi dwoma młodszymi. Byliśmy bardzo blisko, zasadniczo spędzaliśmy cały czas razem. Bawiliśmy się razem, bawiliśmy się Hot Wheelsami, to są takie samochodziki, tak na marginesie. Bawiliśmy się w Batmana i Robina, oboje mieliśmy rolę w tym. I on prawdopodobnie będzie czuć zakłopotanie, że o tym mówię, ale wiecie, ćwiczyliśmy karate na sobie i praliśmy się. Byliśmy przyjaciółmi i byliśmy jak najlepsi przyjaciele. Jaki był Johnny jako młody chłopak? I tu sprzeciw, natomiast no, strona Amber nie powiedziała nic do mikrofonu, więc nie wiem, co to za rodzaj sprzeciwu. Pani sędzia poprosiła o podejście adwokatów. No i okaże się, że pan adwokat Benjamin będzie mógł zadać to pytanie. Czyli ten sprzeciw będzie oddalony tak naprawdę. No chwilkę to potrwa, nie będzie to długo. Tak, i właśnie tu Christy opowie, jaki Johnny był jako mały chłopiec. Tak jak już pytałem pani Dąbrowski, jaki był Johnny jako mały chłopiec? On był nieśmiałym, słodkim, małym chłopcem. Miał bardzo troskliwą osobowość, ale także był trochę jak klaun. Uwielbiał, wiecie, robić psikusy nam, próbował nas wystraszyć. No był zwyczajnym, wesołym, małym chłopcem. Tu kolejny sprzeciw ze strony Amber. No też ja nie jestem w stanie tego usłyszeć. Tu adwokat John'ego, wysoki sądzie, zapytałem dokładnie o to, co wcześniej. Pani sędzia, okej, uznaję ostatnią część odpowiedzi, możemy iść dalej. Tu adwokat John'ego, bardzo dziękuję. Pani Dąbrowski, jak byś opisała relację waszych rodziców? Były skomplikowane. Czy możesz wyjaśnić ławie przysięgłych, co masz na myśli, mówiąc, że relacje rodziców były skomplikowane? Nasi rodzice mieli zupełnie odmienne osobowości, gdzie nasz ojciec był również bardzo miłym, cierpliwym, kochającym, uprzejmym mężczyzną, a nasza mama była jego przeciwieństwem. Była bardzo napięta, bardzo nerwowa, wylękniona, zła, więc byli całkowitym przeciwieństwem. Tak, i tutaj wiecie co? Pierwsza sprawa to chciałam wam właśnie pokazać, jaki był Johnny, jak był młody, bo tak słodko go opisała tu siostra Christy John'ego, że był takim właśnie małym, nieśmiałym chłopcem. I tutaj jest taki artykuł właśnie, jak to Johnny wyglądał za młodu. I tu po lewej stronie, no przyznam szczerze, że inaczej go sobie wyobrażałam, bo jak siostra go opisywała, że takim słodkim, małym, no troszkę inaczej go wyobrażałam sobie. Tu widać właśnie po lewej stronie, miał takie dłuższe włosy, taką buzię miał okrągłą też. Tu jest takie jakby legitymacyjne zdjęcie, no takie żywe, fajne oczy ma Johnny. I tu jeszcze, o, tu jest to samo zdjęcie.
Tu też to legitymacyjne, tylko że w kolorze. No tu już jak był nastolatkiem, także to wszystko. I druga kwestia, bo tutaj właśnie siostra John'ego, Christy, zaczęła opisywać swoich rodziców. I tak samo jak Johnny, właśnie opisała ich jako dwa przeciwstawne charaktery, jako tą złą stronę, mamę, która była agresywna, która stosowała przemoc. Ja tak tutaj tak, oczywiście ona nie powiedziała, stosowała przemoc, ale tak to uogólniam. Natomiast tatę jako właśnie tego anioła. I tutaj po raz kolejny to się pokazuje, że też nastąpiło takie idealizowanie tej strony spokojnej, cichej. No i tutaj właśnie jakby też jest to, zwróciłam uwagę, że to, co Christy tutaj do tej pory powiedziała, czy jeszcze powie, to Johnny jakby też w tych zeznaniach to się pokrywało u Johnego, czyli też ta zgodność ich, spójność ich zeznań. Także też to, myślę, świadczy o tym, że mieli bliską i mają do tej pory bliską relację. Wiecie co, przepraszam, muszę kotka, zaraz wracam, kotka wypuścić, bo mi tu miauczy. No chodź, chodź, wychodź. No wychodź. No. Dobrze, już wracam do zeznań. Jakie było imię twojej matki? Betty. Czy twoja matka Betty kiedykolwiek kłóciła się, złościła się na twojego ojca? Tak. Jak twoja matka wyrażała złość w kierunku do twojego ojca? Mama by krzyczała, wrzeszczała na niego, biłaby go, wyzywała, tego typu rzeczy. Czy twój ojciec kiedykolwiek oddał twojej matce? Nie. Tata nigdy nie zareagował, kiedy mama go biła czy krzyczała na niego. Jeśli jej nie oddał, w jaki sposób reagował? Zasadniczo pozwalał jej się wykrzyczeć czy zbić, by skończyła swoje, i sposób, w jaki można było sobie z mamą poradzić, sposób, w jaki on sobie radził z mamą, to zawsze starał się utrzymać spokój. Nigdy nie chciał, wiecie, nie chciał angażować się w nic, więc był bardzo, wiecie, typu był krok do tyłu od czegoś. I z jakiegokolwiek powodu ona była zła, to on próbował stawić temu czoła, by mieć pewność, że zatroszczy się o cokolwiek ona nalegała, by zrobił. Czy można powiedzieć, że robił to, co ona chciała? Tak, można tak powiedzieć, tak robił. Co jeśli ty i Johnny byście coś zrobili, kiedy wasza matka biła lub atakowała waszego ojca? No my to razem uciekalibyśmy albo schowalibyśmy się w naszym pokoju. Mieliśmy pokój razem, no zależnie gdzie akurat mieszkaliśmy. Jeśli nasz pokój był na górze, uciekaliśmy tam przed tym, co się działo. Jak twoja matka traktowała ciebie i twoich braci i siostry? Cóż, zachodziło pewne podobieństwo. Sorry, jak traktowała tatę. Znów była bardzo zlękniona, że także bardzo krzyczała, wrzeszczała, biła, rzucała rzeczami, wyzywała nas. Wiecie, każde z nas miało swoje specjalne, przynależne przezwisko. Niektórych wolałabym nie powtarzać, więc wymyśliła każdemu z nas przezwisko. Moje było dla przykładu Violet, które dla wielu nie mówiłoby nic. Ale Violet to była matka mojego ojca, a moja mama nienawidziła matki mojego ojca, więc to było moje specjalne imię. Czy twoja matka miała jakieś specjalne imię dla John'ego? Miała kilka. Niektóre są nie do powtórzenia, ale jej ulubione to było to, jak nazywała go jednooki.
i nazywała go tak, bo kiedy był mały, lekarze stwierdzili, że ma tak zwane leniwe oko i kazali mu nosić przepaskę na zdrowe oko, by wzmocnić drugie oko, więc użyła tego jako, wiecie, wymyślić nowe imię dla niego. I wiecie co, takie coś mi się nasunęło na myśl, że właśnie Johnny musiał nosić tą przepaskę na oku, bo urodził się z takim defektem oka, tym drugim. I tak sobie pomyślałam, że właśnie wiele, wiele lat po tym, bo to, że nosił przepaskę, to jego mama, czy nawet być może, że rówieśnicy też mu dokuczali z tego powodu, że ma tą przepaskę. No i ta jego mama, która go wymyśliła na niego to jednooki, takie przezwisko, i co było taką dla niego słabością jakby w dzieciństwie, to po prostu wiele, wiele lat później ta rola pirata, która się kojarzy z, właśnie no piraci to się kojarzą, jak sobie wpisałam właśnie pirat w Google, to no to po prostu pojawia się postać z tą przepaską na oczy. No oczywiście Johnny nie nosił w filmie przepaski na oczy, ale był tym piratem i to, co było taką słabością jego w dzieciństwie, to później ta rola mu taką popularność i wielkie pieniądze jako właśnie tego pirata przyniosła. Takie to dosyć, że takie przewrotne to życie czasami może być. Dobrze, wróćmy do przesłuchań. Jak Johnny odpowiadał, kiedy matka nazywała go jednooki? Nie odpowiadał w negatywny sposób. Te imiona były po prostu częścią naszego życia. Przywykliśmy do nich, zaakceptowaliśmy je wszyscy. Poza tymi przezwiskami, czy twoja matka była kiedykolwiek zła na ciebie? Tak. Czy matka kiedykolwiek przekroczyła granice fizyczne co do ciebie? Tak. Ale ja byłam bardzo spokojna, bardzo nieśmiała i nauczyłam się od początku, by stać z boku, więc stałam w tle, stałam gdzieś z boku, trzymająca się z dala od problemów. Panie Dąbrowski, gdy twoja matka przekroczyła granicę fizyczną, jakie formy to przybierało? Ona wtedy biłaby nas, rzucałaby rzeczami, kazałaby wybrać kabel, nawet gałąź z drzewa i tu mogłoby być coś, czym mogła nas zbić. Coś, czym mogłaby nas zbić i byśmy upewnili się, że jest ta gałąź miła i zielona. Przepraszam, że pytam, czemu miła i zielona? Gdyby nie była miła i zielona, to mogłaby złamać się, bo takie suche się łamały. A te nie. To nie działa tak samo. Czy twoja matka kiedykolwiek była zła na Johnego? Tak. Czy kiedykolwiek widziałaś, żeby twoja matka biła Johnego? Tak. Jak Johnny reagował na to, że matka go biła? Był typowym małym chłopcem, który zraniony, popłacze się i to tyle. Znaczy przez większość czasu po prostu chciał uciec od tego. Czy Johnny kiedykolwiek oddał matce? Nie. A co, kiedy był starszy? Czy się opierał lub jej oddał? Nie. Kiedy był starszy, nawet jeśli uderzyła czy rzucała rzeczami, on nigdy nie zrobił tego samego. On by uciekł, wyszedł z tego pomieszczenia. Pani Dąbrowski, czy przyszedł czas, że opuściłaś dom rodzinny? Tak. Kiedy odeszłaś z domu rodzinnego? Odeszłam, gdy miałam 17 lat. Byłam w ciąży i wzięłam ślub i przeniosłam się do własnego miejsca. Jakie to było uczucie, gdy opuściłaś swój dom rodzinny i przeniosłaś się na swoje miejsce? To było słodkie, byłam bardzo młoda, bardzo czekałam na to, co przyniesie nowy rozdział w życiu, który mogę stworzyć.
To było coś odmiennego od tego, co było w domu, więc częściowo byłam bardzo szczęśliwa, by móc to zrobić. Bardzo podekscytowana, a częściowo smutna, bo zostawiłam mojego małego brata i tatę. Jeśli mogłabyś wyjaśnić, jak twoje doświadczenie z matką wpłynęło na twoje zmiany, zamiary co do zakładania rodziny? Cóż, na samym początku, jako małe dziecko, nic z tego, co się działo w naszym domu, nie wydawało się dobre. Więc kiedy byłam starsza, wiecie, oboje z nas, to znaczy ja i Johnny, zadecydowaliśmy, że jak tylko opuścimy dom, nigdy tego nie powtórzymy, niczego podobnego w żaden sposób z naszego dzieciństwa, że będziemy inni. Więc Johnny czuł to tak samo, absolutnie. Gdy opuściłaś swój rodzinny dom, kto z tego początkowego składu został z twoją matką? Johnny. Czy nadszedł czas, że twoi rodzice mieszkali oddzielnie? Tak. Czy możesz proszę powiedzieć ławie przysięgłych, co się stało? Pewnego ranka nasz ojciec zdecydował spakować wszystko i odejść. Rano. Nie mieliśmy o tym pojęcia. Ja nie wiedziałam. Byłam w pracy. A potem mama zadzwoniła po południu, po tym jak skończyła pracę. Zadzwoniła do mnie i ciężko było ją zrozumieć. Jej głos był bardzo słaby i trochę podpity, ale cały czas mówiła: odszedł, odszedł, odszedł. A ja próbowałam dopytać, czy chodzi o tatę. A ona powiedziała: tak, twój tatuś. A ja powiedziałam: mamo, czy wzięłaś tabletki? Bo brała, jak to się mówi, te tabletki na uspokojenie. A ona odpowiedziała, że wzięła. Zapytała, ile ich wzięła. No nie potrafiła określić, ale ja czułam, że słabnie i było coraz jaśniejsze dla mnie, że nie jest w najlepszym położeniu, więc zadzwoniłam do naszego przyjaciela, właściwie naszych rodziców przyjaciela. On był policjantem i powiedziałam, że powinien dostać się do mamy i to, co się stało, więc wezwał ambulans, by dostać się tam. I to było po tym, jak wasz ojciec odszedł. Tak, to był ten dzień. Pani Dąbrowski, czy wiesz, dlaczego twój ojciec odszedł? Wiem, że w tamtym czasie próbowałam z nim porozmawiać, bo mama nadal nie czuła się dobrze. Wtedy powiedział, że po ostatniej kłótni poczuł, że musi opuścić dom. Tym razem i szczerze nie zrozumiałam przez tyle lat, znosił to wszystko, wiecie, całą jej osobowość, a ja nie rozumiałam dokładnie, o co chodziło w tej ostatniej kłótni. Dlaczego była tak intensywna? Dowiedzieliśmy się wiele lat później w dorosłym życiu, że to, do czego odnosił się, sprzeciw pogłoska. No niestety tu bardzo, myślę, ważne, aby było dokończenie przez Christy, o co tam w tej kłótni chodziło, natomiast no strona Amber, że to pogłoska, wydała sprzeciw. Tak, w Wysoki Sądzie to nie jest oferowane jako prawda, jest przedstawiane jako rodzaj przemocy. Podtrzymuję sprzeciw, no, czyli uznała to pani sędzia jako pogłoska. Dobrze, i to jest wszystko, co przygotowałam. To jest początek zeznań siostry Johnego. Christy
Także dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.